Na przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Marii Konopnickiej w Policach zbudowano część infrastruktury dla żeglarzy, która pochłonęła 2 miliony złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z dotacji Unii Europejskiej, a druga z budżetu gminy. Chcielibyśmy, żeby Police odwróciły się do wody, żeby się odwróciły do tej rzeki, żeby wzorem wielu miejsc, w których bywamy na wakacjach, bywamy w cywilizowanej Europie, żebyśmy my sobie zasłużyli też na to, żeby rzeka nas bawiła, żeby rzeka była miejscem spotkań, spacerów, żeby rzeka to była atrakcja. Już teraz żeglarze mogą korzystać z prysznica, toalety, aneksu kuchennego czy świetlicy. Mogą rozpalić ognisko czy przygotować dania na grillu. Wiata to miejsce do wypoczynku i spożywania posiłków, osłania przed deszczem i słońcem. Koncepcja rozbudowy obejmuje jednak teren o wiele większy. Od przystani do mostu na ulicy Goleniowskiej ma powstać wiele miejsc do spacerowania i relaksu. Pomysły rozwoju są bardzo dobre, wszelkie pomysły rozwoju są bardzo dobre. Natomiast ja szczegółów projektu, powiem szczerze, nie znam, ale jeżeli jest mowa o rozbudowie przystani w kierunku mostu, zrobienia czegoś dla mieszkańców, to jest bardzo dobra sprawa. No, w tej chwili mamy tutaj 100 metrów kwadratowych, tak? A potrzeba 1000 metrów kwadratowych, żeby gdziekolwiek ktoś z Polic mógł się tutaj ruszyć. Także ja jestem bardzo zadowolony, jeżeli myśli się pod kątem mieszkańców, żeglarzy i tutaj turystów zapływających, bo to jest korzyść dla całej gminy, dla całej Polic. W czasach, gdy mieszkańcami Polic byli Niemcy, nad rzeką kwitło życie. Rozwijało się rybołówstwo, transportowano płody rolne, znajdowała się tu stocznia rzeczna, port, budowano łódki. Dzisiaj ograniczeniem tej rzeki jest rurociąg amoniaku, kwasu siarkowego, który biegnie na Mijankę. On powoduje, że żeglowność tej rzeki jest ograniczona w tym sensie, że tylko niewielkie jachty, niewielkie żaglówki mogą tu wpływać. Nad Łarpią mają się znaleźć ławki, pole namiotowe czy taras na wodzie. W przyszłości mogą tu powstać prywatne lokale taneczno-gastronomiczne. Mamy nadzieję, że będzie ktoś, kto będzie chciał w ten sposób handlować, będzie chciał taką atrakcję mieszkańcom zaproponować. W tej koncepcji jest mowa też o tym, żeby przeciwny brzeg Łarpi doprowadzić do takiego stanu, który pozwoli na cumowanie jachtów, niewielkich łodzi, niewielkich żaglówek. W koncepcji jest jeszcze mowa o pomostach pływających po drugiej stronie rzeki, zmiany w zieleni miejskiej czy kładka dla pieszych. Dlatego trudno mówić o całkowitych kosztach przedsięwzięcia. Jej twórczynią jest policka projektantka Agnieszka Szczygielska. Plany będą prawdopodobnie realizowane w przyszłości w kilku etapach. Żeglarstwo czy kajakarstwo stanowi znakomitą płaszczyznę do pracy z młodzieżą. Dzięki edukacji i rozbudzaniu pasji można młodych ludzi odciągnąć od komputerów i nałogów oraz nauczyć ich zachowań społecznych. Sympatycy rowerowych wycieczek po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w rodzinnym rajdzie, który odbył się w sobotę 2 sierpnia. Zorganizowany przez Stowarzyszenie Samarama oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach zgromadził ponad 70 uczestników, którzy spędzili sobotni poranek bardzo aktywnie. Trasa liczyła 16 kilometrów. Przez osiedle polickie do Starych Polic, do Lapidarium, później jedziemy w koło zakładu, dalej w stronę Szczeszczyna i duktami leśnymi wracamy na metę przy Piaskowej. W rajdzie mógł wziąć udział każdy, kto tylko miał ochotę. Nie liczył się wiek ani umiejętności. Jedyne kryterium, które obowiązywało, to sprawny rower. Chodzi o to, żeby włączyć do udziału aktywnego wypoczynku, do rekreacji całe rodziny. Kobiety, dzieci, mniejsze, większe, starsze osoby również. I to trzeba podkreślić, że całkiem licznie również takie osoby się u nas pojawiają. Po zakończonym rajdzie na każdego z uczestników czekał ciepły poczęstunek i pamiątkowy znaczek. Zorganizowano także konkursy. Rodzinne rajdy rowerowe to już w Policach tradycja. Odbywają się one kilka razy w roku i za każdym razem gromadzą liczne grono sympatyków dwóch kółek. O, pokiwaj, pokiwaj. Ja myślałam, że mam jakieś torby szukać. Woda w gminie Police jest o wiele lepsza niż wymaga tego rozporządzenie ministra zdrowia z 2007 roku. Mimo to niektóre osoby stosują własne środki ostrożności.
Ja piję przez filtr. Jest bardzo dobra. Zimna. Smakuje. Nigdy nie lubiłam kranowej. Kiedyś dawniej piłam, jak było ze studni swoja woda. W województwie zachodniopomorskim znaczenie ma zawartość manganu i żelaza. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia ilość żelaza nie może przekroczyć 200 mikrogramów w litrze wody, a manganu nie może być więcej niż 50 mikrogramów w litrze. Ja nie mieszkam w Polsce od 15 lat i nie jestem przyzwyczajona do polskiej wody. Wodę mamy źródlaną, ja mieszkam na Islandii i tam jest naprawdę bardzo smaczna woda. Tam wodę nawet w barze podaje się z kranu. Aż tak znakomitej wody w Policach nie mamy, jednak nie musimy się jej wstydzić. By woda spełniała warunki rozporządzenia, w Policach zbudowano stację uzdatniania wody. Dzięki temu w polickiej wodzie zawartość żelaza wynosi zaledwie 5 mikrogramów w litrze wody, a manganu 1 mikrogram w litrze wody. Możemy więc być zadowoleni z jakości wody. Smakuje, no nie mogę nic powiedzieć. Nigdy nie miała Pani zastrzeżeń? Nie, nie. W ciągu ostatnich 5 lat wywiercono 8 studni i jedna zostanie zlikwidowana ze względu na małą wydajność. W całej gminie jest ich 17. Na razie zużycie wody jest bardzo małe. W tym roku w żadnym miesiącu policzanie nie przekroczyli 170 tysięcy metrów sześciennych zużycia wody. Nawet duże upały nie spowodowały znacznego zwiększenia zapotrzebowania na ten płyn. Jeżeli chodzi o upały, to one dopiero w tej chwili jest parę dni. I ono troszkę wzrosło, natomiast zużycie cały czas, nawet w tych miesiącach letnich, jest podobne do miesięcy zimowych, czyli do miesiąca stycznia. Wodę należy oszczędzać. W domu warto zadbać, by z kranów nie ciekła bez potrzeby. Rozwiązaniem jest kupienie dobrych jakościowo spłuczek do toalet. Przede wszystkim spłuczki, tak? Tutaj jest największa możliwość niekontrolowanego wypływu wody. To są i zawory napełniające spłuczkę, i zawory te spustowe ze spłuczek. Warto nieraz parę groszy więcej zainwestować w tą spłuczkę, żeby ona nie przepuszczała, zatem i wtedy się zwróci, bo za wodę płacimy raz za wodę i jeszcze za ścieki płacimy, prawda? Także że tutaj to się opłaca. W polickiej stacji uzdatniania wody ten życiodajny płyn podlega filtracji przez filtry piaskowo-żwirowe. Pracownicy zakładu wodociągów i kanalizacji dodają powietrze, by polepszyć proces oczyszczania. Nie dodają żadnych środków chemicznych. Jak zapewnił nas dyrektor ZWIK, policka woda jest dobra jakościowo. Nasza woda jest zdrowa i w smaku jest lepsza od wody na przykład szczecińskiej. Jak są okresy, że część Polic jest zasilana z wody szczecińskiej ze względu na prowadzone prace czy jakieś awarie, to wówczas mieszkańcy od razu zgłaszają ten fakt, że woda się pogorszyła. W razie nagłych zdarzeń zakład dysponuje cysternami, które zaopatrują mieszkańców w wodę. Policzanie mogą też korzystać z pomp ulicznych. Muszą tylko pamiętać o przegotowaniu wody przeznaczonej do spożycia.